Zapewne wielu pegasusowych graczy z lat 90. rozpoznaje ten tytuł. Jest to famicomowa wersja gry Mitsuge Gatoru. U nas ta gra jednak była znana pod innym tytułem Free Eye Story. Jak można się domyślić, ta gra jest w języku japońskim, jednak znalazłem gdzieś tam na internecie wersję angielską tej gry. I chciałbym tutaj zrobić mały eksperyment polegający na przetłumaczeniu gry z języka angielskiego na język polski. Oczywiście w granicach moich ograniczonych możliwości, ponieważ nie jestem żadnym ekspertem. Kiedyś, bardzo dawno temu, bawiłem się tym jeszcze na Commodorku C64, mając stację dyskietek oraz Cartridge Final 3. Z kumplem przetłumaczaliśmy gry piłkarskie. Wprowadzaliśmy imiona i nazwiska naszych kumpli, z którymi na co dzień graliśmy w nogę. Potem ten zapis gry podsyłaliśmy wszystkim kumplom na osiedlu, by mogli cieszyć się swoim imieniem i nazwiskiem w grze z Commodorka. Pamiętam, że było to dość fajne doświadczenie. Akurat tutaj będę chciał tylko przetłumaczyć co niektóre teksty. Chociaż fajna sprawa, ponieważ nie ma ich tu zbyt wiele, tak więc jeżeli chodzi o zdobycie jakiegoś tam doświadczenia, czy w ogóle zobaczenia, o co w tym chodzi, jak do tego podejść w dość prosty sposób, myślę, że taki filmik może się tutaj komuś przydać, a także moje doświadczenie w jakiś sposób tutaj podrośnie w tej kwestii. Będę używał oczywiście ROM-u, który znalazłem w internecie z grą w języku angielskim, jednego z podstawowych emulatorów oraz programu Hexpose, który umożliwi mi rozkodowanie gry, wyświetlenie kodu oraz wprowadzenie zmian. Dobra, to można się zacząć tym bawić. Zapraszam. Przygotowałem sobie tutaj folder, który zawiera emulatora FCUX, program Hexpose, który rozkoduje, wyświetli grę oraz możliwe będą wprowadzenie zmian i ROM z grą w języku angielskim Mitsuge Gatoru. Dobrze, to pierwszą rzeczą, którą powinienem zrobić, jest to stworzenie tablicy, która rozkoduje kod, także będą widoczne słowa w języku angielskim, które będą bardzo, bardzo proste do zmiany, tak więc pierwszą rzeczą, którą powinienem zrobić, to odpalić FCUX-a i załadować nasz ROM. I teraz muszę odpalić tutaj PPU Viewer. Dobra. Także w tym momencie będę musiał troszkę pograć, ażeby tutaj znaleźć sobie alfabet i kod. Tak, tutaj widać te numerki. Tu na przykład jest 1 i wartość 1 tutaj poniżej jest wyświetlona. Tile jest to znaczek dolara i D1 i takie znaczki są przypisywane do każdego numerka, do każdej literki. I teraz moim zadaniem będzie stworzenie tablicy. Także zacznę sobie grać i będę sprawdzał, kiedy tutaj wyświetlą mi się te wszystkie znaki. Niestety muszę grać na klawiaturze, co jest lekkim utrudnieniem. Bardzo tego nie lubię. Dlatego jestem maniakiem konsol. Thank you.
i w tym momencie tutaj mam ukazane wszystkie literki, wszystkie cyferki alfabetu, duże, małe litery i będę musiał stworzyć tablicę, która naprawdę jest bardzo monotonną pracą, ale cóż, trzeba to zrobić. Tak więc tutaj sobie grę na razie tak zostawimy w tym stanie. Stworzymy dokument tekstowy. Tablica Mixuge może być. I teraz po kolei będę sobie zapisywał tutaj te literki alfabetu. Tak więc A i tutaj wyświetla się 41. A więc zapisujemy sobie 41 równa się A. Duże A. I kolejna będzie to B. 42. Czyli 42 równa się B. Kolejnym jest C, to jest 43, ale to nie miało być tak, tylko tak. Dobra, to ja sobie teraz szybko tą tablicę tutaj zapiszę, żeby nie przynudzać i wracam za chwilkę. Zatem tablica jest już skończona, zapisałem wszystkie tutaj te wartości, małe litery, duże litery, akurat cyferki nie będą potrzebne, tak więc tego nie przepisywałem. Może niektóre znaki z tej interpunkcji tutaj się przyda. Na przykład tutaj widać, że jest puste miejsce. Jest to numerek 20. Zapamiętam to sobie. Może się tam na coś przydać. Dobra, to by było. Tablica jest. Teraz bardzo ważną sprawą jest jej zapisanie. A zapiszemy ją w taki sposób, że musimy tutaj zmienić na wszystkie pliki. Nasz tytuł, do naszego tytułu dodajemy kropkę i format pliku to będzie TBL, czyli tablica. Teraz sobie zapiszemy. I tutaj jest nasza tablica. OK. Dobra, do tego się można pozbyć. Tablica nam się przyda tutaj z boku. Ją sobie zostawimy jako małą ściągę. O, jest pełna. I teraz kolejnym krokiem, który musimy tutaj poczynić, jest uruchomienie naszego programu Hexpose, ale skopiujemy sobie tablicę do folderu z Hexposem. Dobra, to teraz można uruchomić program i wybrać naszą grę. Na strzałeczkach tutaj wybiera się grę. Enter. I tutaj jest cały kod źródłowy. I teraz dzięki naszej tablicy nacisnę ESC i przejdę do opcji. I teraz nasza tablica rozkoduje tutaj ten kod, także będziemy mogli rozpoznawać słowa. Load table i gdzie jest nasza tablica? Hexpose tu jej nie ma. Tu jej nie ma. Gdzie ją tutaj wrzuciłem w ogóle? Tablica Mixuge. Chyba, że jestem ślepy. Chyba, że to jest to. 27. Dobra, to jest to. To odpalamy. I to jest nasz cały kod, z którym musimy sobie teraz jakoś poradzić. A żeby to zrobić i żeby wiedzieć po pierwsze, co chcemy zmienić, to musimy uruchomić po raz kolejny grę. I jak widać, do zmiany mamy tutaj parę słów. Easy, normal, push, start. To żeby znaleźć jakieś z tych słów, wciśniemy sobie ESC, przejdziemy do opcji Search i
wpiszemy słowo E, A, Easy. Dobra, słowo Easy zostało odszukane. Tutaj mamy Push Start, Easy i Normal. I teraz ja sobie to zmienię. Najlepiej zmieniać słowa w taki sposób, ażeby mieściły się w tutaj już wcześniej napisane literki. Czyli jak tu mam Push, to ja sobie wpiszę słowo wduś. Wduś start może być, czyli duże W. Duże W to jest tutaj 57. Tutaj mam zaznaczane na literce P. Piszemy 57. D to jest 4,4. U to jest 5,5. I S 53. I mamy tutaj wduś start. To już zostało zmienione. Praktycznie to jest cała filozofia. Teraz zmienię sobie słowo easy. Słowo easy sobie zmienię na poziom trudności jako luz, bo nic mi nie przychodzi do głowy. L to jest 4C, U 5,5 i Z to jest 5A. I tutaj została nam jedna literka i to sobie zajmiemy pustym miejscem, które jest tutaj między wduś a start. Ta wartość to 0,0. Tutaj sobie wpiszę 0,0. Dobra. Luz, a na normal wpiszę słowo luz. Dobra, wpiszę słowo trudne. 54. Ty, ry, 52. U, 55. D, 44. N, 4, E, I, Y. 59. Dobra, to pierwsze co mamy tutaj zmienione menu wyboru opcji, to znaczy poziomu trudności. Teraz znowu wcisnę ESC i zrobimy save, czyli nadpisujemy nasz ROM. I w tym momencie sobie odpalimy grę od nowa i zobaczymy, czy nasze zmiany zostały jakoś wprowadzone. Dobra, mamy luz, mamy trudny, mamy tutaj wduś start, czyli wszystko jest ok. Teraz, żeby po raz kolejny coś sobie zmienić, musimy konkretnie wiedzieć, co chcemy zmienić. Albo jest jeszcze druga opcja, która umożliwia nam zjeżdżanie na dół albo do góry. I tutaj widać 9% zostało tutaj wyświetlone. Teraz tutaj gdzieś powinno być. O, tutaj są kolejne teksty, które można sobie zmieniać. Słowa. O, tu jest wybór ze sklepu. Czyli to jest menu wyboru sklepowego. Również sobie można to pozmieniać. No, proste słowa. Welcome, buy something, anything else. To teraz sobie tutaj może to zmienię na welcome, czyli damy sobie witamy. Tego nie potrzebuję. A tu mam moją ściągę. To W już jest. I teraz z małej I to jest AE. Ty, B9, A6, B2 i Y to jest B. Jest, witamy. I tutaj może sobie wpiszę 0,0. Nie, tutaj wpiszę sobie 21, skoro tu jest 21. Tego E nie potrzebuję, to też sobie wpiszę 21. Dobra, to słowo witamy jest już zmienione.
I teraz szybko podskoczymy do sklepu, czyli w duszę start, luz i szybko dobiegam do sklepu i sprawdzamy, czy słowo witamy zostało zmienione. Dobra, to teraz tutaj sobie szybko zrobię save'a, żeby zaczynać od tego momentu i sprawdzać sobie postępy moich zmian w tym kodzie. Welcome nie ma. Aha, dobra, wiem dlaczego nie ma, ponieważ nie podmieniłem tutaj tego ROM-u. To zrobimy to jeszcze raz. Szybka podmianka, to nie to. Save state, load. O, co jest? Coś tu mi nie poszło. Dobra, nie poszło, ponieważ tego nie zapisałem. Chyba. To teraz to jest zapisane. I load state. O, witamy jest. Dobra. Czyli błąd był prosty, po prostu zapomniałem sobie tego zapisać, a po każdej zmianie trzeba zapisać i sprawdzić tutaj na bieżąco ten postęp. Dobra, to widzimy się za jakiś czas i odpalimy, zobaczymy ile udało mi się zmienić. Na razie. Witam z powrotem po dłuższej przerwie. Dokładnie minęły jakieś 24 godziny. Wczoraj troszkę nad tym posiedziałem, dzisiaj również zatrzymaliśmy się tutaj na słowie witamy i od wczoraj udało mi się przetłumaczyć całą grę. Na szczęście nie było tego tyle, ile można byłoby się spodziewać. Troszeczkę tutaj było tekstów do przetłumaczenia w tym menu sklepowym. Te wszystkie tutaj opcje wyboru, zakupu. Dużo nawet dużo tych tekstów. I tutaj już się zaczyna w tym punkcie opis historyjki, a dokładnie tylko teksty po zabiciu bossa danej planszy. Są takie króciutkie teksty. Tu już jest końcówka tych tekstów z przejścia gry. Tu są teksty typu koniec etapu. Etap 1, etap 2 i takie tam. Tu jest staw. Ludzie z produkcji gry, to tego nie ruszałem. I na koniec to co
Pierwsze zostało wczoraj zmienione, czyli w dość start, luz i trudny. No i to jest cała robota, którą trzeba było wykonać przy tej grze. Wybrałem taką grę, gdzie miałem nadzieję, że nie będzie dużo do zmieniania i jakoś będzie można sobie z tym poradzić. Dobra, to co? Odpalamy grę i sprawdzamy, jak to wygląda. Tu jest nasz katalog. I tu jest przetłumaczona gra. Czyli w dość start i poziom luźny. Etap pierwszy. Dobra, to może przejdę sobie etap pierwszy. Tam powinno wyskoczyć okienko z tekstem po pokonaniu bossa. Oczywiście zahaczymy też o menu sklepowe, żeby tutaj sprawdzić, czy wszystkie teksty są poprawnie przepisane. Czasami może się zdarzyć tak, że jakaś ramka czy coś się przesunie, kiedy ten tekst jest za długi. Także tego naprawdę trzeba pilnować. I podczas pisania tego tłumaczenia już zapamiętywałem te kody, także bardzo łatwo mi to później, gdy się rozkręciłem, szło w miarę szybko, także nie było najgorzej, choć na dłuższą metę może wydawać się to męczące. Jakoś nie będę chciał tutaj tłumaczyć sobie kolejnej gry. Na razie jestem tym zmęczonym, ale gdyby ktoś chciał, to proszę bardzo, zawsze może dać jakiś cynk o tym, że gra została przetłumaczona w podobny sposób. Chętnie bym sobie zobaczył produkcję innych osób. No, jeszcze jeden strzał. No to jesteśmy w sklepie. O, witamy, kup coś sobie. Dobra. Tu mamy apteczka. Apteczka się przyda. Więc sobie kupię. Przywraca energię. Dobra, a to jest kup. Kupujemy. I tutaj będzie pisało brak na stanie. Jedno życie. Dodatkowe życie. Spróbuję kupić. Opiszę, że mam za mało monet. I tutaj są bronie. Ale póki co nie mam tyle monety. Także opuszczę teraz sklep. I teraz trzeba dojść do bossa i go pokonać. Skołuję sobie jakiś pad na PC-ta pod USB. Spróbuję przejść całą tą grę i sprawdzić, czy wszystkie teksty tutaj są poprawnie przepisane w tym kodzie, czy nie ma żadnych problemów. Thank you.
coraz bliżej celu. Jakąś broń. Na pewno życie. I... O, może to. Super aura. Większa aura strzał. Czy to będzie ten potrójny strzał? To już powinien być boss. Pokonany i teraz powinny wyskoczyć tutaj jakieś tekściki. Mitsume pokonał goblina, ale to nie koniec. Jego przygoda się zaczyna. Dobra. To by była plansza pierwsza. Tak jak mówiłem, koniec etapu. Etap 2. Dobra, jest. Czyli wszystko śmiga jak powinno. Załatwię pada, to kiedyś to przejadę, sprawdzę sobie całą tę grę. Myślę, że powinno być ok. Jakby ktoś tutaj chciał tą wersję, to mogę mu przesłać w formie takiego oto patcha. Czyli oryginalną wersję angielską trzeba sobie ściągnąć, załadować patcha na Lunara. To będzie to, ta opcja. Tutaj select IPS. Dobra, po wybraniu tego oto patcha będzie trzeba wybrać oryginalną grę w języku angielskim. No i potem to już tylko otworzyć i patch zostanie załadowany, czyli nadpisany, i gra zamieni się w wersję polską. Dobra, to by było na tyle. Ja się żegnam. Do następnego. Na razie.